Cześć, mam na imię Julia i jestem lekarką. Czy spotkaliście się kiedyś z opinią, że ktoś zdrowo lub niezdrowo wygląda? Ja wiele razy. I jak można się domyślić, ocenianie czyjegoś zdrowia tylko na podstawie wyglądu nie jest ani precyzyjne, ani w jakikolwiek sposób przydatne. Nie róbmy tego. Skupmy się raczej na ocenianiu siebie, czyli na pomiarach własnego ciała. Zarówno niewłaściwa waga w stosunku do wzrostu, jak i nieproporcjonalna budowa ciała są czynnikami ryzyka wielu chorób. Dlatego warto poświęcić 5 minut w miesiącu na pomiar wskaźnika BMI i obwodów ciała. Nie ma lepszej recepty na to, by upewnić się, że wszystko jest w porządku, bądź zmotywować się do działania, gdy zauważymy, że nasze wyniki odbiegają od normy. Zacznijmy od tego, że rozszyfruję dla Was tajemniczy skrót BMI. BMI to skrót od angielskiej nazwy Body Mass Index, którą tłumaczy się jako wskaźnik masy ciała. BMI określa parametry dotyczące masy ciała człowieka względem jego wzrostu. Za jego pomocą w prosty sposób możemy sprawdzić, czy nasza waga jest odpowiednia do wzrostu, czyli czy nie jest za mała lub za duża. Co ciekawe, wskaźnikiem tym posługujemy się już od blisko 200 lat, bo opracowany on został w 1832 roku przez belgijskiego matematyka Adolfa Cuttule. Jego powstanie było poprzedzone wieloletnimi badaniami populacji, których celem było wskazanie przeciętnej budowy ciała człowieka. W trakcie swoich prac matematyk dostrzegł następującą zależność, którą opisał jako współczynnik Cuttule. Waga człowieka rośnie w sposób proporcjonalny do kwadratu jego wzrostu. 140 lat później, w 1972 roku, Ansel Keys, amerykański fizjolog i badacz wpływu diety na zdrowie, przemianował współczynnik Cuttule na znany obecnie wskaźnik masy ciała, czyli BMI. Czy wiecie, w jaki sposób obliczyć BMI? Po pierwsze, należy się zważyć i zmierzyć swój wzrost. Wagę w warunkach domowych możemy kontrolować za pomocą wagi łazienkowej, najlepiej z elektronicznym wyświetlaczem. Jak się ważyć? Wagę wystarczy kontrolować raz na miesiąc. Kobiety nie powinny się ważyć na kilka dni przed i w czasie menstruacji. Najlepiej ważyć się rano, naczczo, po wizycie w toalecie. Ważymy się nago lub w samej bieliźnie. Mokre ciało czy włosy pokażą na wadze dodatkowe kilogramy. Pamiętajmy więc, aby zrobić to również przed prysznicem. Jeżeli zaś chodzi o pomiar wzrostu, to tu sprawa jest o wiele prostsza. Co do zasady, kobiety przestają rosnąć około 18 roku życia, mężczyźni 3 lata później. Zatem nasz wzrost jest stałą wartością i zapewne każdy z nas ją zna. Natomiast jeżeli nie wiecie, ile mierzycie, możecie to sprawdzić w warunkach domowych. Jak zmierzyć swój wzrost? Pomiar najlepiej wykonać rano. Do pomiaru użyj pudełka wielkości grubego zeszytu. Oprzyj się plecami o ścianę i przytrzymaj pudełko tak, aby ściśle przylegało do głowy i było umieszczone równolegle do podłogi. Warto poprosić o pomoc drugą osobę. Jedną ręką trzymaj pudełko, drugą ręką zaznacz na ścianie spód pudełka. Za pomocą miarki zmierz odległość od podłogi do zaznaczonego miejsca. Znając wartości swojego wzrostu w metrach i wagi w kilogramach, wystarczy użyć prostego wzoru, który wygląda tak. BMI obliczamy, dzieląc wagę ciała podaną w kilogramach przez podniesiony do kwadratu wzrost mierzony w metrach. Przykładowe obliczenie za pomocą tego wzoru BMI dla osoby o wadze 55 kg przy wzroście 168 cm wygląda w ten sposób. BMI obliczamy dzieląc wagę ciała podaną w kilogramach, czyli w tym przypadku liczbę 55, przez podniesiony do kwadratu wzrost zmierzony w metrach, czyli w tym przypadku 1,68 do kwadratu. Zatem liczbę 55 dzielimy przez 2,82, co daje nam wynik 19,5. Oczywiście tych obliczeń nie musicie wykonywać samodzielnie. Można skorzystać z internetowych kalkulatorów BMI. My oczywiście polecamy ten dostępny na naszej stronie internetowej www.zikodlazdrowia.org. Spójrzcie, jak za jego pomocą można to zrobić. Wchodzimy na stronę fundacji, klikamy w odpowiednie okienko, a następnie wpisujemy dane do kalkulatora. Waga 55, wzrost 1,68. Zobaczcie, wynik jaki otrzymujemy jest niezwykle dokładny, do 10 miejsca po przecinku. No dobrze, mamy wynik, czyli nasze BMI, ale co dalej z nim powinniśmy zrobić? Kolejnym krokiem będzie interpretacja wyniku pomiaru. Oto jak należy ją wykonać. Wynik BMI, zaokrąglony do 2 cyfr po przecinku, interpretujemy na podstawie danych z tabeli. Wartość poniżej 18,5 oznacza niedowagę, czyli zbyt niską masę ciała w stosunku do wzrostu. Normalna waga, czyli prawidłowy, optymalny i pożądany wynik, to BMI od 18,5 do 24,99. Wynik pomiędzy 25 a 29,99 to nadwaga. Otyłość pierwszego stopnia to wynik pomiędzy 30 a 34,99. Wynik pomiędzy 35 a 40 to otyłość drugiego stopnia, a otyłość trzeciego stopnia to BMI o wartości 40 i więcej. Interpretując swój wynik,
trzeba pamiętać, że normy wskaźnika BMI wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia są pomocne wyłącznie w monitorowaniu BMI dorosłych kobiet i mężczyzn. Nie mają natomiast zastosowania do pewnych grup osób: dzieci do 14 roku życia, kobiet w ciąży, sportowców, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Ponadto indeks nie bierze pod uwagę naszej płci, wieku, budowy i struktury ciała, dlatego uzyskany wynik nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość w ocenie prawidłowej wagi w stosunku do wzrostu. Systematyczna kontrola BMI to pierwszy krok do utrzymania bądź powrotu do właściwej masy ciała. Pamiętajcie, zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska waga to niewłaściwy stan zdrowia naszego organizmu i obie sytuacje wpływają niekorzystnie na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Utrzymywanie BMI w normie ma pozytywny wpływ na nasz stan zdrowia, odporność, sprawność motoryczną, a nawet samopoczucie. Warto jednak pamiętać, że optymalne BMI nie jest gwarancją utrzymania dobrego zdrowia. Prawidłowy indeks masy ciała jest tylko jednym z wielu czynników, które mogą wpływać na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób. Co jeszcze poza pomiarem BMI możemy samodzielnie badać, aby mieć kontrolę nad zdrową sylwetką? Ja polecam kontrolę wskaźnika WHR. WHR to skrót angielskiej nazwy wskaźnika, Waist Hip Ratio, która w tłumaczeniu na język polski oznacza stosunek talii do bioder. Aby dokonać tego pomiaru, nie potrzebujecie nic poza miarą krawiecką zwaną centymetrem. Obwód talii mierzymy w połowie odległości między dolnym łukiem żeber a górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej, czyli nieco powyżej pępka. Natomiast obwód bioder w miejscu największej wypukłości mięśni pośladkowych. Jak obliczyć wskaźnik WHR? To proste. Obwód pasa w centymetrach dzielimy przez obwód bioder w centymetrach. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Osoba mierząca 70 cm w pasie i 90 w biodrach wykonuje działanie 70 przez 90, co daje wynik 0,66. Otrzymany wynik interpretujemy zgodnie z przyjętymi normami. Tabela dla wskaźnika WHR jest bardzo prosta i można ją streścić w jednym zdaniu. WHR o wartości 1 lub większej u mężczyzn i 0,8 lub większej u kobiet świadczy o otyłości brzusznej, zwanej także androidalną. W tym typie otyłości tkanka tłuszczowa gromadzi się w okolicach brzucha w wyniku braku aktywności fizycznej, niewłaściwej diety, a także czynników hormonalnych, genetycznych i innych. Otyłość androidalna może być przyczyną groźnych chorób, zatem zbyt wysokie WHR jest sygnałem, że potrzebna jest pilna konsultacja z lekarzem i dietetykiem oraz zmiana stylu życia. Na dzisiaj ode mnie tyle, a Wy pamiętajcie, pomiary BMI i WHR nie wymagają dużo wysiłku, a mogą Wam sporo powiedzieć o stanie Waszego zdrowia. Wykonujcie pomiary regularnie, a wszelkie nieprawidłowości koniecznie konsultujcie z lekarzem. Pamiętajcie, że ten filmik powstał za sprawą Fundacji ZIGO dla Zdrowia, organizacji pożytku publicznego, która dla zdrowia i o zdrowiu nakręciła już niemało projektów, programów i filmów. Fundacja ZIGO dla Zdrowia robi to dla Was, a i Wy możecie zrobić coś dla niej. Przy okazji corocznych rozliczeń z fiskusem pamiętajcie jej numer KRS i wpiszcie go w odpowiednią rubrykę formularza. KRS 40 618 913. Aha, i nie zapomnijcie dać łapki w górę i włączyć subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych filmików dla zdrowia. Szukajcie nas również na Facebooku. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!